Ja powiem tak, mówiliśmy, że tego pucharu nie odpuścimy, że drużyna potraktuje to bardzo poważnie i tak było. To nie jest drużyna, która będzie odpuszczała komukolwiek. No to od początku narzuciliśmy swoje reguły i tak do końca. Prowadziliśmy grę, staraliśmy się strzelić jak najwięcej bramek i nie zadowoliliśmy się tym, co było do przerwy. Wyszliśmy i do końca staraliśmy się strzelać bramki. Nie zwalnialiśmy, nikt nie odpuszczał, tak jak to powinno wyglądać. Cały mecz zagrał Kraśniewski na boku obrony. To jest chłopak, który już wcześniej debiutował w trzeciej lidze w meczu z Ostrowcem Świętokrzyskim. No co, przyglądamy się, bo to jest centralna liga, żeby wolno wprowadzać ich do pierwszej drużyny. Priorytetem jest trzecia liga, ale też staramy się, żeby to wszystko balansować, żeby korzyść miał i Tomek Jasik w centralnej lidze, no i my. Faktycznie my bardzo tworzymy dużo sytuacji, nawet w tych meczach, które wcześniej w lidze zremisowaliśmy. Brakowało tego wykończenia. Mam nadzieję, że to już jest za nami, chociaż w meczu z wcześniej z Sokołem Sieniawa też mieliśmy, tworzyliśmy sytuację, nie mogliśmy tego strzelać. Dzisiaj dałem odpocząć Konradowi Nowakowi. Myślę, że on w niedzielę pokaże, że umiemy kończyć akcję.